Wojciech Szelong, dobry wieczór. Zapraszam na informacje. 15 polskich policjantów zostało rannych w Kosowie. Obrzucono ich granatami, kiedy próbowali nie dopuścić do walk między Serbami i Albańczykami w mieście Mitrowica. Udało się nam dodzwonić do dowódcy polskich żołnierzy w tym mieście. Patrol Policji Międzynarodowej aresztował jednego z prowodyrów grupy ekstremistycznej, która na moście wywołuje zamieszki. To jest most rozdzielający społeczność serbską od albańskiej. Zaczął się zbierać tłum, początkowo około 100 osób. Na pomoc wezwano naszą jednostkę. Pojechał pluton, który ustawił się w tylarierę, tarczami odgrodził tamtych policjantów Policji Międzynarodowej od tłumu, ponieważ leciały kamienie, butelki i inne przedmioty. I w chwili, kiedy wycofywaliśmy się na most, razem z tymi ludźmi zostały rzucone przynajmniej dwa granaty. W wyniku czego 15 moich policjantów jest rannych i dwóch policjantów amerykańskich. Życiu żadnego nie zagraża niebezpieczeństwo. Ja w tej chwili wracam ze szpitala. Ten chłopak, który oberwał najwięcej w pachwinę, jest już po operacji, jest przytomny, czuje się dobrze. Nic złego się nie dzieje. Irak zawiesił eksport ropy naftowej. To protest przeciw ofensywie w autonomii palestyńskiej. Stanowisko Izraela jest jednak jasne. O wstrzymaniu akcji przeciw terrorystom nie może być mowy. Trzecia 30 rano. Izraelskie granaty wzniecają pożar w przylegającym do świątyni budynku zakonnym. Palestyński policjant rusza w stronę bazyliki. Chwilę później ginie od kuli snajpera. Strażacy mogą gasić pożar dopiero po rewizji. I tak jednak nie wolno im wjechać na teren bazyliki. Jej proboszcz informuje o zniszczeniach. Uszkodzone zostały m.in. mozaiki z VI wieku. Wymiana ognia trwa 2 godziny. Potem powrót do sytuacji, z której nie widać wyjścia. W świątyni zakonnicy i 200 Palestyńczyków. Wielu z nich to uzbrojeni terroryści. Wokół szczelny kordon izraelskich komandosów. Na świecie trwają antyizraelskie demonstracje, jednak na razie tylko dyktator Iraku przeszedł od słów do czynów. Zadecydowaliśmy całkowicie wstrzymać eksport ropy naftowej, począwszy od południa dzisiejszego dnia. Ograniczenie będzie obowiązywać przez 30 dni, bądź do czasu wycofania Izraela z terenów palestyńskich. Ceny ropy na światowych rynkach wzrosły jednak nieznacznie i na krótko, gdy okazało się, że w ślady Iraku nie pójdzie Arabia Saudyjska. Zamieszanie ani na chwilę nie zachwiało też stanowiskiem Izraela. Armia będzie kontynuować akcję zbrojną, dopóki nie zniszczymy siatki Arafata i nie aresztujemy morderców. Jutrzejszemu marszowi żywych w Oświęcimiu towarzyszyć będą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Miasta pilnować będzie 300 policjantów, agentów Biura Ochrony Rządu i izraelskiego Mossadu. W uroczystościach poświęconych ofiarom Holokaustu weźmie udział około 2,5 tysiąca osób z całego świata. Tragedia na podkrakowskim lotnisku Pobiednik. 43-letni spadochroniarz, szef wyszkolenia aeroklubu krakowskiego, zginął podczas skoku. Nie otworzyły się jego spadochrony. Dwaj instruktorzy z aeroklubu krakowskiego skakali ze śmigłowca typu Sokół wspólnie z żołnierzami 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Wszystkie procedury zostały zachowane. To był 1010 skok szefa wyszkolenia aeroklubu krakowskiego. Nie otworzył się spadochron główny. Próbował jeszcze otworzyć spadochron zapasowy, ale i ten się nie otworzył. Runął z 1000 metrów i oczywiście zginął na miejscu. Nie wiadomo, dlaczego nie otworzył się spadochron. Sprawę badają eksperci. Rodzice żyją nie tyle ze swoimi pociechami, co obok nich. Wynika z badań. Połowa dorosłych przyznaje, że nie ma pomysłów na wspólne zabawy z dziećmi. Dlatego wspólne spędzanie czasu polega najczęściej na wspólnym oglądaniu telewizji. Socjologowie są zgodni. Dla dziecka najważniejsza jest rozmowa z rodzicami. Mało się bawimy, tak? Dużo rozmawiamy. Takich rodziców jest niewiele. Większa połowa ogranicza swoje kontakty z dziećmi do życia pod jednym dachem, obok siebie. Dla małego dziecka, aż do mniej więcej początku okresu dorastania, rodzice stanowią właściwie źródło zaspokojenia wszystkich najważniejszych potrzeb. Na rozmowę zabiegani dorośli rzadko znajdują czas. Wspólne zabawy na podwórku, wycieczki czy zajęcia sportowe należą do rzadkości. Ja jestem sama w ogóle, także brakuje mi czasu na wszystko. Za mało mam dnia. Powiedz, co robimy w wolnym czasie?
O, śmiało. Jestem w domu. Z badań Prince i Rodzina 2002 wynika jeden pocieszający fakt. Rodzice mają odwagę przyznać, że mało czasu poświęcają swoim pociechom. Tłumaczą się pracą, obowiązkami, zmęczeniem. Kłopot w tym, że kiedy dzieci dorosną, nie będą przyjmowały tych argumentów do wiadomości. Zapewne też nie będą miały czasu ani dla własnych dzieci, ani dla swoich rodziców. No to czas na biznes informacje. Polska między młotem a kowadłem. Specjalnych stref ekonomicznych nie możemy ani utrzymać, ani zlikwidować. Śmierć jeździ po polskich drogach, w dodatku zgodnie z prawem. Irak wstrzymał na miesiąc eksport ropy naftowej. Przyszłość specjalnych stref ekonomicznych wisi na włosku. Obowiązujące w nich ulgi podatkowe są niezgodne z wymogami Unii Europejskiej i dlatego powinniśmy je zmienić. Kłopot jednak w tym, że nasz rząd obiecał inwestorom ze specjalnych stref, że ulgi będą obowiązywać do roku 2017. Polska jest w tej sprawie między młotem a kowadłem. Jeżeli zgodzimy się na warunki Unii, złamiemy obietnicę daną inwestorom. Jeżeli się nie zgodzimy, możemy zapomnieć o zamknięciu kolejnego rozdziału negocjacyjnego. Sprawa wydaje się beznadziejna i nie pomogła nawet wizyta specjalnego wysłannika z Brukseli. To byłby cud, gdyby tę sprawę udało się załatwić w ciągu 24 godzin. Graniczyło to by z cudem, gdybyśmy przez tych parę godzin wypracowali wspólne stanowisko. Ulgi i zwolnienia od podatków przyciągnęły do specjalnych stref ponad 600 firm, które w sumie zainwestowały prawie 4 miliardy złotych. Zrealizowaliśmy wszelkie swoje zobowiązania inwestycyjne, których dokonywaliśmy wchodząc do tej specjalnej strefy ekonomicznej. Rząd obiecał inwestorom zwolnienie z podatku dochodowego przez pierwsze 10 lat działalności, a przez kolejną dekadę 50% ulgę. Wiem, że Polska musi wejść do Unii, ale liczymy na to, że nie odbędzie się to naszym kosztem. Ktoś jednak będzie musiał te koszty ponieść. Jeżeli rząd ulegnie Unii, firmy ze stref, które przestaną już być specjalne, mogą zażądać odszkodowań. Będziemy bronić swojego interesu i mamy na to, tak jak powiedziałem, bardzo dobre papiery. Minister gospodarki też obiecuje, że będzie walczył, a czas goni. Rząd liczy na to, że uda nam się zamknąć ten rozdział negocjacji już w lipcu. A teraz o ewenemencie na skalę europejską. Tylko w Polsce można wprowadzać ponownie do ruchu samochody po ciężkich wypadkach drogowych, uznawane przez ekspertów za złom. Złom wyjeżdża na drogi całkiem legalnie. Według fachowców co piąty samochód po tak zwanych przejściach nadaje się tylko na złom, bo ma ukryte wady płyty podłogowej. Jednak w Polsce samochody z takimi usterkami są ponownie sprzedawane, a nabywca nie ma pojęcia, że dał się nabić w butelkę. Każdy, który ma samochód bardzo uszkodzony, to chce się go pozbyć. Jak najszybciej. A jak się pozbyć? Naprawić. Oczywiście towarzystwo mu daje pewne, powiedzmy, pieniądze na naprawienie. Nie żąda, powiedzmy, badania płyty, a szkoda, jeżeli takie uszkodzenie jest, powiedzmy, i sprzedaje go. Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych są jednak zupełnie innego zdania. Podobno wina za taki stan rzeczy nie leży po ich stronie. Przekazujemy rozbite samochody firmom wyspecjalizowanym. Firmy te mogą albo samochód naprawić i sprzedać, albo sprzedać go w stanie nienaprawionym, albo rozebrać na części i wykorzystać do sprzedaży dobre części. Natomiast nie mamy wpływu, którą z tych możliwości dana firma, która z nami współpracuje, wybierze. A najczęściej takie auta naprawia się i sprzedaje na przetargach. Na drogi wracają prawdziwe bomby z opóźnionym zapłonem. A 600 samochodów, które były naprawiane, ponad 20% były odchyłki, które nie powinny samochodu dopuścić do ruchu. Oczywiście chodzi o pieniądze. Na zmartwychwstaniu po wypadkowego auta da się podobno nieźle zarobić. Nabywca często płaci dwa razy. Raz, gdy kupi wadliwy samochód i drugi, gdy usterka wyjdzie na jaw podczas jazdy. Tylko w ubiegłym roku z powodu wad samochodu zginęło ponad 1,5 tysiąca osób. Podkreślamy raz jeszcze. Wszystko zgodnie z prawem. Samochód nowy czy używany? Polacy nie są zgodni, co wybrać. Czy wolałby pan kupić samochód używany, czy też może nowy? Nowy jednak jest bezpieczniejszy, tak sądzę. Nie takie dziadostwo, jak pokazują na lawetach, co złożą, takie, że to się nie nadaje. I oni to remontują, później sprzedają. A jak sprzedają, to przecież ile wypadków? Przez to są wypadki. Bo te samochody są w sumie w pełni niesprawne. Kupiłbym taki, tak, sprowadzony. Gdybym wiedział, że jest pewny.
przemysł polski padnie. Używany złom po to sprowadzać, żeby po lasach potem leżał. Kupiłbym Mikrusa, bo to jest najlepszy samochód, który powstał w najlepszej epoce Polski, czyli w PRL-u, kiedy wszystko rosło, nie było żadnych kłopotów. Ludzie byli pogodni, radośni, była jedna partia do głosowania. Do urny można było łatwo trafić. I no cóż tu, a dzisiaj to samochody jakieś takie są podejrzane. Nie tylko takie problemy mają polscy kierowcy. Jak już mówiliśmy wcześniej, Irak wstrzymał na miesiąc eksport ropy naftowej. W studio mój gość Andrzej Szczęśniak, analityk rynku paliwowego. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Giełdy w zasadzie nie zareagowały. Dlaczego? Takie mają silne nerwy maklerzy? To jest wojna i decyzja polityczna. I to jest walka o przywództwo w świecie arabskim. Natomiast ropy jest bardzo dużo na rynku. OPEC od półtora roku już obcina kwoty wydobycia, obciął prawie 5 milionów baryłek dziennie, a Irak to tylko 2 miliony baryłek dziennie. W związku z tym tu jest spokojnie i te państwa bardziej konserwatywne, mniej wojownicze mówią, mamy zapasy, możemy ten brak uzupełnić natychmiast. Czy to znaczy, że polscy kierowcy nie mają się czego obawiać w najbliższych dniach? Czy to nie jest pewny scenariusz? Mogą się też wydarzyć rzeczy poważne, rozszerzenie tego konfliktu i wtedy ceny mogą skoczyć na podobieństwo kryzysów podobnych, jak choćby wojna w Zatoce. No wtedy scenariusz jest nieprzyjemny, bo te kilkanaście czy do dobrych kilka dolarów baryłka, skok w górę powoduje u nas kilkadziesiąt groszy. W związku z tym jest to i poważny impuls, znaczy poważny ubytek w kieszeniach kierowców i poważny impuls inflacyjny, a to z kolei mogłoby tak przytrzasnąć w nogę naszej gospodarce, to znaczy zahamować potencjalny wzrost. A pan osobiście zakłada scenariusz pozytywny czy negatywny? Ja osobiście uważam, że to się uspokoi, chociaż nad taką wojną, jaka mamy w Betlejem i na ziemiach Gazy, to jest po prostu trudno przewidzieć. To jest konflikt polityczny i kryzys polityczny i tutaj gospodarka ma niewiele do powiedzenia. Jeżeli kryzys się rozszerzy, to mamy murowany kryzys naftowy. Dziękuję panu serdecznie. Nadal nie wiadomo, dokąd zmierza Wall Street. Indeks Dow Jones poszedł lekko w dół, za to technologiczny Nasdaq zyskał prawie 1%. Warszawska giełda znów w dół. Na zamknięciu sesji indeks WIG20 stracił ponad 0,5%. Spadły też obroty. W notowaniach ciągłych na rynku akcji handlowano papierami o wartości 181 milionów złotych. Za to złoty w górę. Polska waluta umocniła się o 0,3 grosza wobec dolara i o 1,5 grosza w porównaniu z euro. Po południu banki płaciły za dolara 4,09 groszy, a za euro 3,58 groszy. 5 tysięcy związkowców przyjedzie w czwartek do Warszawy, by protestować przeciw zmianom w kodeksie pracy. Manifestacje organizują wspólnie OPZZ i Solidarność. Rząd zapowiada, że nie ulegnie naciskom. Zmiany w kodeksie pracy tylko zwiększą bezrobocie, twierdzą związkowcy i zapowiadają ostrą walkę i jako przykład podają ostatnie manifestacje w Rzymie. Na 700 tysięcy raczej trudno sobie wyobrazić, także z punktu widzenia troski o bezpieczeństwo takiego zgromadzenia, ale myślę, że znaczącą liczbę jesteśmy w stanie na ulicach Warszawy zobaczyć. Biznesmeni z BCC twierdzą natomiast, że zmiany w kodeksie pracy pozwolą na wygospodarowanie większych pieniędzy na rozwój firm, czyli nowe miejsca pracy. Biznesmenom podoba się też projekt nowej ordynacji podatkowej, a zwłaszcza to, że podatnik nie będzie już musiał płacić kar za niewłaściwą decyzję urzędu. Nie wszystko jednak wygląda tak różowo. Wady, to, że na przykład małżonkowie będą wspólnie odpowiadać za zobowiązania podatkowe szerzej, czy też na przykład będziemy odpowiadali za zobowiązania podatkowe sprzedawców, jeśli sprzedadzą nam drogi towar jako kapitał obrotowy. Do 7 z ponad 10 miliardów dolarów spadły w ubiegłym roku inwestycje zagraniczne w Polsce. Najwięcej inwestują u nas Francuzi, Niemcy i Amerykanie. Przede wszystkim to jest handel i naprawy, czyli generalnie mówiąc usługi. To jest bankowość, natomiast w sektorze produkcyjnym branża tytoniowa. Zagraniczni przedsiębiorcy inwestowali mniej, bo przeszkodą nie do pokonania są dla nich biurokracja i niespójny system zachęt inwestycyjnych. I jeszcze słówko o sporcie. Dobry występ Radosława Kałużnego w Bundeslidze został zauważony nie tylko przez niemieckich dziennikarzy.
Radosław Kałużny, bohater meczu Energii Cottbus Borussia Mönchengladbach, wybrany został do 11 ostatniej kolejki Bundesligi. Reprezentant Polski zdobył 2 bramki, a jego zespół tylko zremisował 3-3. Za swoją grę Kałużny otrzymał notę 1,5, co w skali kickera oznacza klasę światową. Działacze z Cottbus skorzystają z prawa pierwokupu i wykupią naszego pomocnika z Wisły Kraków. Mówi się, że zrobią na tym dobry interes, bo być może później Kałużny zostanie sprzedany na większe pieniądze do HSV, Herty albo Werderu. Kibiców piłki nożnej zapraszamy na rewanżowe mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Jutro o godzinie 20:40 w TV4 pokażemy Państwu pojedynek Bayeru Leverkusen z Liverpoolem, a w tym samym czasie w Polsacie Sport mecz Barcelony z Panathinaikosem Ateny. W środę kolejne 2 ćwierćfinały w Polsacie Real Madrid Bayern Monachium, a w Polsacie Sport Manchester United Deportivo La Coruña. Boston Celtic po wyjazdowym zwycięstwie z liderem konferencji wschodniej New Jersey Nets 102-90 został 9. zespołem, który zapewnił sobie awans do play-off zawodowej ligi koszykarzy. Przypomnijmy, w play-offie są już też ekipy z Sacramento, Dallas, Los Angeles, San Antonio, Minnesota, Portland z zachodu oraz New Jersey, Detroit ze wschodu. Na koniec o naszych programach publicystycznych. Za chwilę gościem Doroty Gawrolgów Graffiti będzie minister kultury Andrzej Celiński. Potem zapraszam do Pulsu Biznesu. Rozmawiać będę z posłem Platformy Obywatelskiej Tomaszem Szczypińskim. To wszystko teraz. Jutro Biznes Informacje poprowadzi Joanna Wrześniewska. Do zobaczenia.